Obecnie, kiedy zagubimy prawo jazdy, pojawia się pewien problem. Przez jakiś czas, dopóki nie dostaniemy nowego dokumentu, nie zostanie on wydany nam przez administrację, no niejako jesteśmy zawieszeni w próżni, szczególnie w przypadku tak zwanych kierowców zawodowych, dla których jest to, powiedzmy, no, chleb, prawda? Zgłosił pan zapytanie, interpelację jako poseł w tej sprawie? Tak. Temat narodził się podczas moich dyżurów w biurze poselskim, kiedy to zwróciła się do mnie osoba z informacją, że jako kierowca zawodowy został okradziony m.in. z dokumentów, które tak jakby są jedynym potwierdzeniem nabytych przez niego umiejętności oraz potwierdzeń do prowadzenia pojazdami mechanicznymi. Powiedziano, że nie ma uprawnień, bo nie ma dokumentu. No, zainteresowałem się sprawą szerzej. Razem z pracownikami biura postanowiliśmy przejrzeć całość dokumentacji, czyli ustawy oraz rozporządzenia, które regulują kwestię, cóż wtedy z takim kierowcą, który utraci uprawnienia w wyniku zagubienia bądź utraty poprzez kradzież prawa jazdy. I okazuje się, że osoba, która od momentu utraty dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, nie może nimi kierować na drogach publicznych. No, zawsze można powiedzieć, no przecież zdał egzamin, można sprawdzić to w Urzędzie Miasta. Niestety jedynym dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień jest prawo jazdy, więc jeżeli się jego nie ma, nawet jeżeli zgłosi się go na policji, utratę tego prawa jazdy oraz wystąpi się o wydanie duplikatu, w tym okresie nie można prowadzić pojazdami mechanicznymi. Dlatego wydaje mi się to jako również kierowcy, ale tym bardziej mając na uwadze kierowców zawodowych, ale teraz też osoby niepełnosprawne, które do funkcjonowania, bytowania w środowisku potrzebują się przemieszczać samochodami. Jest to po prostu albo utrata zarobkowania, czyli utrata przyniesienia dochodów do domu, czyli skazywanie rodziny na brak pieniędzy, albo też na skazywanie osoby niepełnosprawnej na brak kontaktu z otoczeniem. Tak wystąpiłem do ministra transportu z zapytaniem, czy nie można uregulować tego w określony sposób, że w momencie utraty prawa jazdy osoba jest zobowiązana do stawienia się na policji potwierdzającej informacji na temat zagubienia bądź kradzieży. Osoba taka z notatką policyjną udaje się do urzędu gminy. Urząd gminy potwierdza posiadanie uprawnień przez danego człowieka, składa wniosek o wydanie duplikatu i w tym momencie na podstawie tych dokumentów, oczywiście wydanych czasowo za potwierdzeniem odbioru oraz za sankcją składania fałszywych zeznań, taka osoba do momentu wydania nowego druku prawa jazdy ma możliwość poruszania się po drogach publicznych. Wydaje mi się, że będzie to ciekawa inicjatywa, bo niejednokrotnie zagubimy prawo jazdy, zdarza się, że nam kradną. Ja również stałem się kiedyś ofiarą kradzieży i też nie miałem dokumentu potwierdzającego prawo jazdy. Ktoś mi potem to odesłał, ale musiałem wystąpić o duplikat. Także sam wiem, jakie to jest tu uciążliwe, dlatego wydaje mi się, że dla kierowców powinno to być spore ułatwienie. A może pójść o krok dalej, bo w zeszłym roku była taka inicjatywa, gdzie miała być centralna ewidencja. Jest centralna ewidencja w tej chwili chyba ubezpieczenia OC tak zwanego, powszechnie nazwanego. Może powrócić do tej koncepcji, która była prezentowana, a na którą ministerstwo się nie zgodziło, traktując niejako trochę z góry obywateli. Znaczy, są kraje na świecie, gdzie kierowca nie ma obowiązku wożenia ze sobą dokumentów potwierdzających a zawarcie umowy ubezpieczenia oraz druku potwierdzającego nabycie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Wystarczy, że kierowca przedstawi się z imienia z nazwiska, podaje swój numer identyfikacji, numer PESEL, tak? W tym momencie policja podczas kontroli drogowej, wchodząc w ten system, o którym pan mówi, jest w stanie sprawdzić, jakie mam kwalifikacje, czy mam potwierdzoną zapłatę aktualnej stawki, składki OC i tak naprawdę jest to najprostsza forma, tylko tak naprawdę wymaga to dużego nakładu finansowego związanego z powszechnie rozumianą administracją, cyfryzacją i komputeryzacją całego systemu, począwszy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poprzez Ministerstwo Cyfryzacji, skończywszy na wszystkich samorządach. To jest ogromne zamierzenie inwestycyjne, warte chyba kilka miliardów złotych. Nie wiem, czy państwo polskie na tą chwilę byłoby stać, ale zawsze trzeba stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Uważam, że ten stan docelowy byłby jak najbardziej właściwy.